10 najciekawszych historycznych cywilizacji. Opowiem Wam dziś o 10 kulturach, które rozwijały się w starożytności i w średniowieczu. Postarałem się wybrać 10 najciekawszych. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, to stwórzcie własną listę 10 najciekawszych cywilizacji historycznych. O niektórych na pewno się w szkole uczyliście, o niektórych nie. Mam nadzieję, że ten odcinek rozwinie wiedzę chociaż niektórych. Jest to odcinek realizowany w ramach Światowej Historii, która niestety chwilowo jest zawieszona, więc odcinki wchodzą na kanały. Światowa dyszka i Inwigilator. Rzymianie, cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego i części Europy. Jej kolebką było miasto Rzym leżące w Italii, które w pewnym momencie swoich dziejów rozpoczęło ekspansję, rozszerzając swoje panowanie na znaczne obszary i wchłaniając m.in. kulturę starożytnej Grecji, cywilizacja rzymska, nazywana też niekiedy grecko-rzymską, razem z pochodzącą z Bliskiego Wschodu religią chrześcijaństwem, stworzyła podstawy późniejszej cywilizacji europejskiej. Miasto Rzym zaczęło kształtować się w VIII wieku przed naszą erą, natomiast kres stworzonego przez nie państwa nastąpił formalnie w 1453 roku naszej ery, choć dosyć często za datę upadku Rzymu przyjmuje się 4 176 rok, czyli rok, w którym upadło Cesarstwo zachodnio -Rzymskie. Sam temat Rzymu jest bardzo szeroki, tym bardziej, że Rzym był ściśle związany z chrześcijańską Polską. Dlaczego więc tylko miejsce dziesiąte? Bo Rzym to jedynie przynajmniej moim zdaniem rozwinięcie cywilizacji greckiej, udoskonalenie jej, ale nie stworzenie. Aborygeni, rdzenni mieszkańcy Australii, przybyli do Australii około 50 tysięcy lat temu, prawdopodobnie z południowo-wschodniej Azji, przez pomost wyspowy dzisiejszej Indonezji i wyspę Nową Gwineę. Jak widzicie, w czasach, o których nie wiemy nic już bądź bardzo mało, też byli podróżnicy i możliwe, że to, co było kiedyś, a czas już zniszczył, naprawdę by nas zachwyciło. Aborygeni prowadzili koczowniczy tryb życia, byli myśliwymi i nomadami. Przemierzali ogromne obszary, zakładając tymczasowe obozy w pobliżu zbiorników wodnych. Kiedy tylko skończyły się zapasy jedzenia, wyruszali w dalszą drogę. Myśliwi bardzo często używali drewnianych bumerangów, ponieważ nie znali łuków. Niektóre plemiona wykształciły język migowy, dzięki któremu mogły porozumiewać się podczas tropienia zwierząt. Aborygeni przekazywali z pokolenia na pokolenie legendy, pieśni i tradycje. Ich kultura Przetrwała dzięki korobore z ceremonią towarzyszącym zgromadzeniom plemiennym, podczas których pieśniami, muzyką i tańcem odtwarza się prawdopodobne opowieści o przeszłości Australii. Obecnie aborygeni żyją głównie w rezerwatach, choć wielu z nich włączyło się w życie australijskiego społeczeństwa i pracują jako rolnicy albo hodowcy, a także kilkadziesiąt tysięcy rdzennych mieszkańców Australii kontynuuje tradycję swoich przodków. Persowie, starożytny lud pochodzenia irańskiego, współcześnie zaś naród zamieszkujący głównie obszar Iranu. Ich imperium perskie było jedną z największych sił Bliskiego Wschodu. W V wieku przed naszą erą próbowali nawet podbić Grecję. W latach 334-327 przed naszą erą ich państwo podbił Aleksander Wielki. Zapoczątkowało to okres dominacji nad Persami, początkowo grecko-macedońskiej, a później partyjskiej. Jednym z najznakomitszych przywódców perskich był Dariusz. Pokonał Scytów, zajmując Trację oraz dokonał podboju Doliny Indusu. Jednakże jego wyprawa przeciwko Atenom w roku 490 przed naszą erą zakończyła się klęską pod Maratonem. Jego syn Xerxes, po stłumieniu buntów w Egipcie i w Babilonii, w 480 roku przed naszą erą przedsięwziął wielką wyprawę na Grecję. Jego flota i armia została jednak pokonana w bitwach pod Salominą i Platejami. Po 30 latach dalszych walk, Persowie, ostatecznie w 449 roku przed naszą erą, uznali niepodległość greckich polis w Azji Mniejszej. Egipt, ponownie temat rzeka, wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu, położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu. W okresie największego rozchwitu. Obejmująca swoim zasięgiem także Nubię oraz Put. Główną przyczyną wielkości i trwałości zdobyczy cywilizacji egipskiej było specyficzne położenie. Łączność poprzez Synaj z wielkimi centrami cywilizacyjnymi, takimi jak Mezopotamia, Anatolia, a w okresie późniejszym Grecja, sprzyjała wymianie idei. Jednocześnie łatwo było im się bronić, ponieważ warunki dookoła były bardzo ciężkie. Bliskość kopalń miedzi, złota i kamieni szlachetnych przyczyniła się do rozwoju rzemiosła i wymiany handlowej z sąsiadami, a ogólna dostępność trwałego materiału budowlanego w postaci kamienia sprzyjała rozwojowi budownictwa. Charakterystyczną cechą wyróżniającą Egipt na tle innych cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu była religia. Jej motyw przewodni, wiara w życie po śmierci, kult władcy prowadził do budowy potężnych grobowców. Które do dziś są jednymi z ważniejszych źródeł poznania historii, kultury i umysłowości starożytnych Egipcjan, którzy ponadto bardzo znali się na astronomii i innych dziedzinach nauki. Maorysi jedyna kultura na naszej liście, która nie jest ani starożytna, ani średniowieczna. Maorysi wywodzą się ze wschodniej Polinezji. Do Nowej Zelandii przybyli wielkimi falami w kajakach. Przez kilka stuleci izolacji rozwinęli własną unikalną kulturę, z własnym językiem, sztuką oraz mitologią. Wojna między plemionami była powszechna, zazwyczaj w związku z konfliktami ziemi lub przywracaniem many, wiecie, wewnętrznej siły. Maorysi również często zjadali pokonanych wrogów. Charakterystyczne dla ich kultury są tatuaże, które miały coś oznaczać, dokładnie osiągnięcia. Ciekawostka: Dwayne Johnson jest potomkiem Maorysów i posiada maoryskie tatuaże. Ogólnie jakoś tak z dystansem patrzę na białych ludzi. Wiecie, nie maorysów, którzy robią sobie Maoryskie tatuaże. Co to ma oznaczać? Rozumiem, jakby ktoś tam pojechał i tam sobie zrobił taka duchowa podróż, ale tak do tego jakoś nie rozumiem. Kolejnym elementem bardzo charakterystycznym jest taniec wojenny, który na pewno znacie. Haka się nazywa i żeby było ciekawiej, maorysi są świetni w rugby. Wielu gra w reprezentacji Nowej Zelandii i właśnie wtedy również wykonują owy taniec. Majowiec. Wysoko rozwinięta cywilizacja rolnicza i miejska stworzona w czasach prekolumbijskich na obszarach Mezoameryki przez ludy z grupy językowej Majów. Początki osadnictwa Majów w regionie zamieszkiwanym przez nich do dziś datuje się na okolice XVII wieku przed naszą erą, jednak podstawy późniejszej kultury Majów są widoczne dopiero później. To oni właśnie mniej więcej w XVI wieku przed naszą erą stworzyli wysoce rozwiniętą kulturę duchową i materialną. Obok majów w Ameryce dominowali Aztekowie i Inkowie. Zarówno o Majach, jak i Aztekach opowiadałem na światowych historii, więc tam Was zapraszam, a o Inkach na pewno opowiem. Słowianie, gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi o wspólnym pochodzeniu etnicznym. W podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę Wschodnią, Środkową i Południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie. Najstarszy znany ustrój panujący wśród Słowian to demokracja wojenna. Ludność zajmowała się hodowlą bydła i uprawą ziemi, głównie prosa i beru. Do elity plemiennej należała starszyzna plemienna, wybierana z najbogatszych rodów oraz wojownicy posiadający konie. Ponadto Słowian Rozwijały się wierzenia oraz mitologia. Słowianie ogólnie są bardzo magiczną kulturą, w której ludzie silnie wierzyli w nadprzyrodzone moce. Celtowie grupa ludów indoeuropejskich wydzielona na podstawie kryteriów językowych a kolebkę przyszłych celtów uważa się, region Kurchanów w południowych Niemczech między Lasem Czeskim i Renem, zasiedlone w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą przez tak zwanych proto mających zaś sąsiadów Proto-Ilirów. Dawniej uważano, że pod koniec VI wieku, przed naszą erą, z terenów Francji Celtowie powędrowali na Wyspy Brytyjskie, osiedlając się w Brytanii i Irlandii. Od lat 60. XX wieku archeolodzy brytyjscy zwracają jednak uwagę, że nie ma żadnych dowodów archeologicznych, które potwierdzałyby zajęcie takiej migracji. A bardziej prawdopodobne jest rozprzestrzenianie się z tego stylu na Wyspy Brytyjskie. Czyli taki jakby kontakt kulturowy, i ten kontakt kulturowy sprawiał, że Celtowie bardziej rozprzestrzeniali swoją kulturę, i tak to dotarło do Wielkiej Brytanii. Czyli ci Celtowie od nas z Europy, między innymi z terenów germańskich, sobie nie poszli do Wielkiej Brytanii, tylko przekazali Brytyjczykom swoją kulturę. Normalnie, określenie stosowane w zachodniej Europie dla określania mieszkańców Skandynawii od VII do XII wieku, w okresie ich ekspansji handlowej i terytorialnej. Normalnie to nikt inny jak Wikingowie i ich potomkowie. Dużo o nich również opowiadałem na kanale Światowa Historia, także tam Was zapraszam. Warto jednak zaznaczyć, że największy rozkwit kultury. Normańskiej przypada na jakiś rok 1066, czyli czasy mniej więcej Wilhelma Zdobywcy, który zdobył między innymi Anglię, a przyznajcie, że to jest wyczyn. Grecy, mój konik, że tak powiem. Aż dziwne, że nie omówiłem szerzej ich kultury na światowej historii. Muszę to zrobić. Cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części półwyspu bałkańskiego, na wyspach Mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeża Hazimniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego. Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej. Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za pośrednictwem Rzymian przekazane Europie i wywierały na niej jej mieszkańców w ogromny wpływ w różnych okresach dziejów. Niewiele osób wie, ale Grecja to niejednolita cywilizacja. Była na przykład cywilizacja mykańska, czy też cywilizacja minojska. Były też różne okresy historii Grecji, w których wszystko wyglądało inaczej. W epoce brązu powstały na tym obszarze wysoko rozwinięte kultury. Oczywiście ta minojska, o której wspomniałem, na krecie, a w Grecji kontynentalnej. Kultura mykeńska, która później zdominowała również Kretę. Wraz z końcem epoki brązu nastąpił gwałtowny upadek cywilizacji mykeńskiej i nastały tak zwane wieki ciemne. Czyli średniowiecze to nie są wieki ciemne. Wieki ciemne to jest okres w dziejach Grecji. I właśnie z wieków ciemnych wyłoniła się później kultura Grecji archaicznej, z ludnością żyjącą w miastach, państwach zwanych polis, w których najważniejsze były Ateny, Teby, Sparta i Korent. Z okresu szczytowego rozwoju cywilizacji greckiej uznaje się okres klasyczny, kiedy to Grecy odepchnęli zagrożenie perskie, a najpotężniejsze poli stoczyły wojny o hegemonię. W drugiej połowie IV wieku przed naszą erą dominację nad Grekami uzyskało schellenizowane państwo macedońskie, a jego władca Aleksander Wielki, podbijając Imperium Perskie, rozprzestrzenił kulturę grecką na ogromne obszary Azji i zapoczątkował okres hellenistyczny. W wieku II i I przed naszą erą państwa greckie dostały się pod panowanie Imperium Rzymskiego.